witam się z Państwem bardzo serdecznie. Jesteśmy w Zakopanem. Puchar Świata jak co roku. Super B. Super. W ogóle najlepsze skoki energii. Przed nami konkurs skoków drużynowych. Emocji będzie co niemiara. Mam nadzieję, że Polacy po raz kolejny wyjdą z grupy. Może tylko w troszeczkę bardziej ofensywnym stylu niż to zrobili nasi piłkarze. Bądźcie z nami. Jazda! Chciałem się tylko pani zapytać. Tak? Czy pani już założyła tę kurtkę, bo wie, że zdobędziemy złoto? Tak, bo ja jestem mentalnie przygotowana i odzieniowo, że będzie na pewno złoto. Kto dzisiaj wygrywa? Dzisiaj? Polacy, bo... Kibicuje pan Polsce, tak mi się wydaje. No na to wygląda. A dobra, skąd pan przyjechał? Z Sosnowca. Dobra, a ostatnie pytanie. Tak sobie zadajemy właśnie ludziom. Jeżeli któryś z Polaków miałby kontuzję, nie dałby rady skoczyć. Ja bym go zastąpił. Teściu by dał radę. Ja bym go zastąpił. No właśnie, tak miałem pytać. Nie, pomimo wieku bym założył narty i bym skoczył dla Polski, A ja wiem, że by to zrobił. Dobry wieczór. Kto dzisiaj zwycięży ten turnament? Dzisiaj jest drużynówka, kochanie. Wydaje mi się, że Norwegowie, albo Słoweńcy, albo Polacy. Zobaczymy. A skąd państwo przyjechali? Z Irlandii. No to kawałek jest. No, a tam, no nie, tam nie ma gór przecież. No, są małe. Są małe góry, Wicklow. Powiem, w korku zimą w ogóle nie ma, na sandkach nie jeżdżą, na jabłuszkach. Nie, na niczym. Tam nie, niestety nie. Tam śniegu nie ma. A pan jak sądzi, Norwegia dzisiaj wygrywa? Norwegia? Nie ma takiej możliwości. Panowie, dzisiaj kto wygra? No wiadomo, Polska. Ale tak, Norwegowie są przystojni, wysocy, Japończyków nie ma, a do nich należy przecież... To nie rekord. Przystojne, proszę pana. My jesteśmy tak przygotowani, że na pewno Polska wygra. Ja widziałem dzisiaj skoczków, byliśmy w tym samym hotelu, no i nie jedli aż tak dużo jak na przykład Norwegowie albo Słoweńcy. Jak za dużo jedzą, za blisko lądują. Jakby któryś ze skoczków polskich dostał kontuzji i panowie musieliby skoczyć, skoczylibyście? Skaczymy razem na jednych nartach. Dokładnie. A dziewczyny nam kibicują. Jedno pytanko mam. Tak. Czy pani jest już gotowa do wyjścia z progu? Oczywiście, że tak. Zawsze i wszędzie. Wygramy dzisiaj? Oczywiście, że tak. Tak dmuchamy pod narty, że musimy wygrać. Dziękuję bardzo. 120,5 meter. Łączna nota dla Austriaków. Niestety finalnie Austria wyprzedza nas zaledwie o jeden punkt, naprawdę bardzo mało brakowało. Nie brak tutaj, jest troszeczkę smutku, ale jest również bardzo dużo wśród kibiców takiego entuzjazmu i nadziei. Przepraszam bardzo, nie udało się jednak, ale bardzo mało brakowało. Bardzo mało brakowało, ale za rok pierwsze zwycięstwo będzie. Drugie miejsce jest dobre czy nie za bardzo? Proszę pana, jestem bardzo taki zadowolony, że nie ma lepszego. Jak wychodziłem z pokoju, mówię, drugie dla nas to będzie coś pięknego. Drugie miejsce jest w porządku, czy jednak pani jest trochę zawiedziona? Może pan jest zadowolony? Jednym punktem. Mogą być lepiej troszkę, nie? Miejsce jest w porządku, czy jednak nie? Jak to są? Super. Zajmij. Podoba się panu? Oczywiście. Drugie miejsce to sukces, czy nie? Wielki sukces. My się cieszymy, z naszych skoczków są fantastyczni. To jest pierwsze podium od 2 lat, więc można to chyba traktować jako duży sukces. No to jest ogromny sukces. My jesteśmy zdumieni. Przyjechaliśmy w ogóle debiutancko tutaj, to z Płońska, to możemy pozdrowić nasze okolice Płońska, Przemkowo, Wróblewo, Stachowo. I to... Taki Zbyszek z Płońska jest, ja go kojarzę. Ojej. Zbyszek albo Zbigniew, już nie pamiętam. To także tu... Fajnie znaczy Zupacki, jest to schon was, ale za nas zupa typ, ne? Ja, Zupacki jest super Springer, das ist klar. Er gehört zu den Besten der Welt. Wir Deutschen hoffen immer noch, dass wir drankommen. Wir üben weiter. To jest bardzo duży sukces. Jesteśmy u siebie, więc na podium stanęliśmy. Jest rewelacja, nie? Przede wszystkim bukmachereczka siedziała. Obstawione było, że będziemy na pierwszych trzech miejscach i jesteśmy, więc cieszymy się. Atmosfera przede wszystkim jest tak tutaj. Nigdzie tak nie ma jak tutaj. No co tu tutaj jest dużo? Mogę to powiedzieć? Zapraszam, proszę. Pozwoli pan? No tak. Proszę państwa, warunki naprawdę pogodowe nie dopisują. Wiatr jest naprawdę niesamowity. Skoki stoją niestety, dzisiejszy konkurs stoi pod znakiem zapytania, my jednak mamy nadzieję do końca.
Przepraszam, pogoda nie dopisuje chyba, wiatr, śnieg. No wiemy, że tak jest niezbyt sprzyjająco, ale trzeba wierzyć, że zawody się odbędą. Liczymy, że się odbędą. Pogoda dzisiaj nie dopisuje chyba. Magyar uciok. Ungarisz. Ungarisz. Wiatr jest, nie ma sportu, nie ma pobiedy. Les. Ja myślę, że Kubacki chyba forma, Graner, Utlaniszek, albo któryś z Austriaków, może Kraft. A na przykład Diego Simone. O czym ty mówisz? Ja dobrego, dziękuję. Dzień dobry, czego pani słucha, wykonawca i utwór? Nie mam nic. Dobra, ale powiedzmy, że the weekend wasted times. Okay. Jak samo poczucie? Czy nie wieje państwu jakoś szczególnie? Pani jest chyba w szaliku takim naprawdę ciepłym. Pan również? Pogoda jest idealna. Skoki muszą się odbyć. Dziękuję bardzo. A jednak skaczą. Drugie miejsce chyba można uznać za sukces w tej sytuacji. Ale oczywiście, że tak, jesteśmy bardzo zadowoleni, super i to jest bardzo duży sukces. Można, ale no oczekiwania były trochę większe, jednak tutaj na naszej rodzimej ziemi to chcieliśmy wygrać te zawody jednak. No i szkoda, że się nie udało. W ogóle najlepsze skoki, na jakich byłem. Adam Małysz może gdzieś w telewizorze chodzić. Brakowało Adama właśnie. Gdzie był Adam? Się pytam. Nawet przy wręczeniu nagród nie było Adama. Ale teraz jest. A gdzie? No właśnie wyszedł, zapowiadali go. No za późno. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Ten weekend w Zakopanem prześladował nas ten jeden punkt, nieszczęsny punkt, ale Graneru, na następnych zawodach cię pokonam. Mimo wszystko ten turniej był naprawdę udany i był naprawdę super.